Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj kolejne rozpakowanie, a tym razem rozpakujemy sobie cooler. Jest to Gelid GX7, rewizja druga. Także zapraszam serdecznie na mój film. Na początek jak zwykle ciekawsze informacje, które znajdziemy na opakowaniu. Czyli jest to druga rewizja coolera GX7. Mamy 7 rurek cieplnych i mamy cienki wentylator niskoprofilowy, 12 cm, podświetlany na niebiesko. Jeżeli chodzi o kompatybilność z podstawkami, mamy kompatybilność z Intelem, czyli poczynając od 775 poprzez 1136, 1155, 1156 i zapewne 1150. I AMD mamy AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2. Także tak naprawdę każda podstawka na rynku może być spokojnie zamontowana, ten cooler może na niej być spokojnie zamontowany. Co mamy na tyle? Na tyle mamy informacje, jakie procesory mogą być tutaj chłodzone tym coolerem, czyli mamy poczynając od Pentium D na Socket 775 jeszcze po najnowsze procesory Core i7. Dalej mamy również AMD poczynając od 64X2, czyli 64-bitowe Athlony X2 po nowe Fenomy i procesory na podstawkę FM1, FM2. Tutaj mamy jak zainstalować cooler na procesorze, na płycie głównej, czyli osobno dla Intela, osobno dla AMD, jakie mamy tutaj elementy montażowe, jakie musimy użyć. Mamy również uniwersalny backplate, jak widzimy. I dalej mamy jeszcze informacje, właśnie, że jest 7 rurek cieplnych, unikalny design tego coolera. Mamy jakiś, proszę, multi-hour twinning, czyli chodzi tutaj o ten wentylator, że jest nisko właśnie profilowy, 12 cm, czyli tutaj dostał jakąś nagrodę ten wentylator. Oczywiście mamy PWM fan control, czyli chodzi o to, że regulacja obrotu wentylatora, jeżeli podłączymy to pod płytę główną, będzie możliwa regulacja obrotu tego wentylatora spod BIOS-u. Przepływ powietrza w CFM-ach 57,9. Łożyska, jakie są zastosowane, to są Hydrodynamic Bearing. Dalej napięcie 12V, rozmiary coolera 120 × 120 × 15,8, wysokość. Dalej z ciekawszych rzeczy, oczywiście podświetlane na niebiesko, głośność od 12 do 28 dB, czyli na 12 dB naprawdę bardzo cicho. Zobaczymy, jak to sprawdzi się w praniu. Natomiast od 12 do 28 dB naprawdę bardzo, bardzo cicho. Czas, żywotność 50 tysięcy godzin, czyli naprawdę bardzo dużo. 3 lata gwarancji, słuchajcie, zobaczcie. Mamy wagę 702 gramy razem z wentylatorem. Także tak to się przedstawia. Słuchajcie, dosyć omawiania tego, co jest na pudełku. Przejdziemy teraz sobie do zawartości opakowania. Dobrze, teraz zabierzmy się za otworzenie opakowania. Może otwieramy i zobaczymy, co mamy w środku. Tutaj mamy boks z akcesoriami, jak widzę. Zaraz zobaczymy. Mamy akcesoria i mamy również instrukcję obsługi, słuchajcie. Czyli krok po kroku, co robimy, jak montujemy. Także to się na pewno może przydać. Warto przeczytać. I mamy wszystkie elementy montażowe, słuchajcie, tutaj, w tej torebce. Czyli mamy tak, uniwersalny backplate, mamy elementy montażowe dla Intela i dla AMD, mamy, słuchajcie, pastę Gelida, bardzo dobre pasty robię, ja używałem ich past, słuchajcie, i naprawdę byłem bardzo zadowolony. Naklejka, tutaj taki sticker Gelida, mamy również uszczelki, widziałem tutaj takie plastikowe i elementy montażowe, sprężynki i śruby. I mamy również, słuchajcie, tutaj klipy do wentylatorów i mamy ich sztuk 4, przepraszam, że jeden mi spadł, także możemy sobie zamontować do 2 wentylatorów, słuchajcie, czyli jeden w konfiguracji push-pull, czyli jeden tłoczący, drugi wyciągający, czyli mamy możliwość zamontowania tutaj spokojnie 2 wentylatorów, także producent to przewidział. Dobrze, teraz tak, odłóżmy to na bok i wyjmijmy sam cooler już z opakowania. Jest on takim opakowany, zabezpieczony plastikową taką osłoną tutaj, opakowaniem, nie wiem jak to nazwać. Otwórzmy sobie to. Dobrze, i teraz tak, mamy wentylator, wspomniany wcześniej, ten właśnie cienki wentylator, ma 15 mm na moje oko. Opleciony kabel 4-pinowy do regulacji obrotów, tak, dlatego 4, że możemy regulować obroty. Niebieski na niebiesko podświetlany, ładnie gąbeczką zabezpieczony. I teraz mamy sam cooler, słuchajcie. Ja może to odłożę sobie na bok. Zaczniemy od góry. Ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Taki grill u góry założony. Bardzo fajnie to wygląda. GX7, Gelid, tak, Solution, także tak wygląda cooler od góry. Tak wygląda cooler od boku, czyli dość szeroki Wam powiem. Tutaj właśnie mamy miejsca na zamontowanie tych klipów do wentylatorów, czyli mamy możliwość push-pull zrobić wentylatory. Jeden pcha, drugi wyciąga, czyli tak to wygląda, tak. Jeden tutaj, słuchajcie, i drugi będzie jako wyciągający w ten sposób. Czyli musimy zaopatrzyć się w drugi wentylator, jeżeli chcemy tak zrobić. Także push-pull. Dalej, tak wygląda tutaj ta strona. Słuchajcie, finy bardzo szeroko żeberka od siebie oddzielone, także nie będzie trzeba używać wysokich obrotów wentylatora. Nie będzie to hałaśliwe. I oczywiście mamy podstawkę. Mamy tutaj podstawkę miedzianą, nie jest ona niklowana i mamy tak, 5 rurek cieplnych tutaj od góry i dwie mamy schowane tutaj w środku, zobaczcie, czyli mamy 7 w sumie rurek cieplnych, o których producent pisze, także tak to wygląda. Tak to wygląda, czyli mamy 7 rurek cieplnych w sumie. Także tak wygląda sam cooler, słuchajcie. Ja tutaj tak położę go koło siebie, żeby ładnie było widać. Ja postaram się zrobić jego recenzję w miarę możliwości oczywiście i czasu. Z pewnością pojawi się ona na moim kanale. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o rozpakowanie. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.